Serio, już w grze o YouTubowaniu można zostać nawet kucharzem? Czaken, robimy kanał więcej mniej. Serio, o tak, taka piękna animacja i wszystko i nagle cykładowanie. Serio? Polski YouTube jest tak mocarny, że mogę uwierzyć, że tak może wyglądać również typowy polski YouTuber. Gwiazdor, chciwiec, dusza towarzystwa, geniusz, imprezowicz, romantyk. Oczywiście, że chciwiec. Hajs, ludzie, hajs, żadnych żółtych dolarków, tylko zielone dolarki i halo. Myślicie, że co właśnie teraz robię? To jest moja cecha. Ja się utożsamiam z tym typem. Tylko jeszcze powinna być jedna kategoria dramy. Brandon, Erwin, Jalen, Ace, Christopher Roy, Luka, Aiden, Newton, Aiden... Tu trzeba coś zmienić. Ja uważam szczerze, że trzeba być szczerym z widzem, dlatego nazwa kanału być może najbardziej odpowiada temu właśnie człowiekowi, dlatego ja tu tylko po hajs z filmów. O tak, ludziska, zacznijmy własną karierę na YouTubie, na UTUBie. Mam nadzieję, że tam nie ma odpowiednika Google'a i tak dalej. Naszym zadaniem oczywiście w tej grze jest prowadzenie naszego takiego sima, musimy mu dawać jedzenie, oczywiście będziemy jeść same kajzerki, bo najtańsze, ewentualnie będziemy grzebać w śmietniku. Po prostu, jeżeli będziemy na sam start zarabiać malutko, no to no niestety trzeba tak się wyżywiać, a i też mamy szkołę oczywiście, musimy montować filmy, tak jak ten, który oglądacie przykładowo. Pierwszy quest w grze, w życiu YouTubera, ja przez to samo przechodziłem w swoim życiu, prawda? Jak pomyślałem sobie w lipcu 2012, założę sobie kanał na YouTubie. Też przechodziłem przez to samo. Zapamiętajcie, to jest rada dla początkującego. Musicie chodzić po pokoju, musicie sobie kamerę oddalić, przybliżyć, prawda? Musicie też nawet o tak zrobić, taką padaczkę w głowie, no nie? To samo przychodzi młodym twórcom, taka padaczka, prawda? I co jeszcze musimy? A, musimy poobracać kamerą, czyli padaczka wersja 2. I dopiero wtedy, kiedy wam się to uda, musicie oczywiście kliknąć przycisk akceptuj, podejść do waszej półki, nie ma żadnego Steama, musicie pierwsze filmy nagrywać zaglądając sobie do własnej półki, znajdziecie jakąś gierkę w końcu, może z CD Action, może z Carrefoura za dwie dychy, jakieś tam epicka kolekcja gier za dwie dychy i macie Empire Planet 2, to jest pierwsza gra, którą musicie nagrać, bo oczywiście was kurna nie stać na inne gry, więc bierzecie sobie z Metacritica, widzicie średnia 63, 4 gwiazdki na 5, to znaczy bardzo fenomenalną gierkę jak na te czasy. Gra oczywiście na szachy. To jest to, od czego musicie zacząć. Złożycie kompa, nazwiecie go HalPC, wybieracie i pierwsze co, nie żadne pierwsze wrażenie i tak dalej. Musicie cisnąć od razu gameplay, od samego startu zrobić cały let's play. Po prostu przywitanko i pokazanie pierwszego rozdziału w grze. Gameplay. To, co zrobimy na sam start. Po co wam jakieś obudowy z okienkami, z jakimiś LEDami? Musicie zacząć od komputera, który nazywa się... USB 2.0. Tak, nie żadne 3.0, nie żaden Quick Charge w waszych telefonach. Tu musi być obudowa, gdzie z przodu macie USB 2.0. No i oczywiście to jest biała obudowa, pewnie jeszcze wejście na dyskietki, jak tutaj dobrze widzę. To jest nasze stanowisko komputerowe. Nie potrzebujemy żadnych klawiatur, mysz. Po prostu mamy komputer, który odpali grę i tylko oglądamy sobie gameplay. Ale oczywiście, musimy swój ryj pokazać kamerką Ligotech Octopus na takich trzech nóżeczkach, bo wygląda to jak taka ośmiornica, ale musi być ta kamerka, nawet jeżeli będzie niska jakość, takie 144p, to jak najbardziej musicie pokazać swój ryj widzowi, żeby mógł się z wami jakby
przyzwyczaić, mieć więź twórca, widz, żeby widzieli, kto do was gada, jak wielka spierdolina do was gada, ale mikrofon, nie żaden, o co to jest w ogóle, co ja tutaj mam, to musi być mikrofon na biurku i musicie się oczywiście schylać, tak, jakbyście sobie wkładali banana do twarzy, do ust, żeby was było w ogóle słychać, więc bez filtra, nie żadne skarpety na mikrofon, tylko musicie gadać oczywiście jednokierunkowo. Nie będzie jak mikrofon Razera i tak dalej, że ze wszystkich stron dobrze słychać, tylko musicie przed samym mikrofonem, halo, halo, tak, dobrze mnie słychać, co tam Stefan? I tyle. I to jest wasze stanowisko do nagrywania, więc chodźmy nagrywać. Oczywiście pamiętajcie o jednym, nie można nazywać filmików od tak Gameplay z Empire Planet 2, pierwszy odcinek. To musi się jakoś inaczej nazywać. Podążajcie trendami, pamiętajcie, że nie możecie od razu bawić się miniaturkami niestety, ale macie zawsze władzę od samego początku nad tytułem. On musi być napisany jak zwykle caps lockiem, nie da się inaczej. I pamiętajcie, że możecie sklikbaitować też oczywiście widza, żeby pomyślał, że to jest niby faktycznie odcinek prawie 10-tysięczny, jednakże nie, sprankujecie go, to będzie pierwszy odcinek. Zaskoczcie widza, zróbcie to. Kreatywność, ludzie, kreatywność. Tak więc siadacie do komputera i na padzie gracie. No tak, pamiętajcie o tym, żeby zainwestować, ała, na sam start w pada od Xboxa albo jakiegoś innego pada kosztującego dwie dychy, żeby po prostu miał dwie działające gałki zrobione z nosa psa. To musi się udać wtedy, nie żadna klawiatura i myszka. Znaleźliśmy easter egga. Co zatem zrobimy? Myślę, że pocałujemy kogoś w zamian za to, że znaleźliśmy easter egga. O nie, jednak nic nie zrobiłem. Czas przed rozpoczęciem gry. Oczywiście, że muszę pokazać, jaki jestem MVP tego wszystkiego, prawda? Tak więc dołączamy ten kawałek filmu i nagrywanie skończyliśmy. Co nam wybrało w ogóle? Nawet nie wiem, co to jest na sam start. A... dostaliśmy efekt przesterów i w ogóle wszystkiego, obraz się rozmazał, bitrate zero normalnie. Zatem na sam start ludziska dodajemy to niech będzie intro, po prostu. To niech będzie intro, niech zobaczył, że pomontowaliśmy trochę na sam start tego filmu, a później profesjonalnie pokażmy wszystkim, że może na odwrót jednak, dobra, na odwrót jednak, czyli na sam start byliśmy takimi progamerami, ale w sumie to będzie taki plot twist, jako zakończenie nagrania, że coś się urwało, widz będzie chciał zobaczyć następny odcinek, żeby być zaciekawionym, co z tego wszystkiego wynikło. Proste? Proste. Mamy tutaj jeszcze 4 punkty renderowania, bo oczywiście ja też mam takie punkty, ja już ich mam więcej, bo jestem doświadczonym youtuberem, dlatego dodamy tytuł, pewnie ten tytuł wyświetli się na początku filmu i możemy jeszcze poprawić ostrość, żeby to 144p wyglądało prawie jak 240p. Renderowanie, no niestety, ponad 2 godziny, przesyłanie ponad 1,5, trudno, przetwórz. Ja jestem zadowolony z tego pierwszego wideo. Empire Planet Pro versus Noob. No niestety nie będzie fajnej miniaturki z napisami i strzałkami i kółeczkami. Co najważniejsze, oczywiście skrypt u nas najwięcej tutaj zdziałał. Gra aktorska niestety jest bardzo słaba, ale jesteśmy już gotowi, żeby przesłać film. Ale wciąż wkurza nas czas trwania tego przesyłania filmu, więc pójdziemy sobie do szkoły, wyśpimy się, może jutro zobaczymy, jakie będą komentarze. Pamiętajcie również, żeby nie olewać szkoły w międzyczasie. Idźmy do tej szkoły, mamusia będzie zła. I co wtedy? Jak my rozpoczniemy życie studenta? Jak my w ogóle poszukamy w przyszłości jakiejś pracy? Musimy o to wszystko dbać, dlatego po powrocie ze szkoły oczywiście pierwsze, co sprawdzamy, to komentarze. Po co w ogóle też wychodzić z domu, jak można sobie kupować coś przez internet? Możemy sobie kupić nawet jedzenie przez internet. Też na smartfonie możemy, ale przecież istnieje coś takiego jak Tesco, zrób zakupy do domu, albo Biedronka, zrób zakupy i niech mi przywiezie baba za Ladą, czy ktoś tam z magazynu. To działa w tym wieku. Jesteśmy w 2019 roku, halo. Oczywiście tutaj naszą zasadą jest przede wszystkim to, żeby ulepszać nasz komputer, ulepszać tutaj monitory, kamery, myszki, nie wiem, montaż nawet ulepszać. Final Premiere Lite. A... jeszcze brakuje jakiegoś Photoshopa w sumie. Dobra, chyba zakończyliśmy już tutorial właściwy. Nie wiem, co jest teraz naszym zadaniem. Mamy tutaj już 67 wyświetleń pod tym filmem. Moderujmy komentarze, zobaczmy, kto tam coś nawstukał nam. O, już Wickę mamy! Ona chce, żebyśmy nagrali więcej Empire Planet 2. I ktoś jest zadowolony ze scenariusza.
o to tutaj chodzi. Pamiętajcie, żeby iść właśnie tak, jak wam mówię. O! Hajs! Dolar! 18 subskrybentów mamy, 74 wyświetlenia. Matko Boska, przecież to jest nierealne. Dochód 0 dolarów na miesiąc. Kiedyś to będzie lepiej. O, mamy ranking! My ich tutaj kiedyś przegonimy na polskim YouTubie. Teraz jesteśmy na 51 miejscu, jest tak mało twórców, ale tutaj widzę na 50 jest Daryl, Uttermost Telecast i później jest Unsuitable Films. A ja tu tylko po hajs z filmów. Oj, my im pokażemy. Ej, Edwin, ja chcę z Murzynem kiedyś coś nagrać. Invite. Spotkamy się. Czy on mi przyjdzie na chatę właśnie? I sobie coś nagramy? Cześć, stary! Co tam u ciebie? Ho, nagramy coś. Manej. Jak będę do niego podszedł? O, nie chcę z tobą gadać o hajsie. To nie twoja sprawa. Stary, nie, spokojnie. Nie ma co. Chodź, ponagrywamy może. Ej, co ty mi tu? To jest mój komputer, ty mi na Facebooka wejdziesz i popatrzysz na moje foldery i wszystko na kompie. Sio, pożegnaj się, sio. Do siebie, nara. Kurde, będzie mi się włamywał do komputera.